Dzień dobry, witam na wojnie. Czwartek. A nie, jeszcze środa, późny wieczór. Co ja opowiadam? Dobra. 6 ataków by się tutaj przydało wykonać. Na rozgrzewkę, jak zwykle na rozgrzewkę, stałym składem. Wybieraliśmy sobie ofiarę. Ofiarę losu. A ofiarą losu jest właśnie ta drużyna. Nie ma co się za bardzo zastanawiać, jedziemy. Dobra, co jest? Diament żółty tam spowoduje, że złożymy trójkę fioletową. Tutaj mamy drugą fioletową. O, diament zielony, dobra. I tak jak mówiłem, żółty. Druga trójka fioletowa. Heimdall oczywiście odpali, to dla mnie jest oczywiste. Dobra. Teraz trzy klocki zielone. Jeszcze nie będziemy bić fioletem. O, teraz sobie zrobimy. Fiolet. Dobra, oczywiście zielony diament. Tylko mnie niepokoi, że Alfrika już ma dużo mocy. Uzdrowiłem Melendorem, ponieważ właśnie ta pani uderza. A uderzenie to ma. Sytuacja jest drętwa. Jedyne co widzę, to uderzenie, naładowanie Hel i Rigarda, zanim uderzy Alfrikę. O. Dupa blada. Cienko to wygląda w tym momencie. Melendor, Melendor. Ładujemy Melendora. To jak najszybciej. Zaraz zginie od Gefion ktoś. Chyba diament wrzucimy. No dobra. Klocki nam trochę pomogły, bo było nędznie. Dobra, może się uda ich wypykać. Kingston jeszcze musi chwilę poczekać. Na Kingstonem uderzymy Gefion, żeby obniżyć jej siły ataku. No właśnie. A chyba jej nie zdejmiemy przed Rafaelem. Nie. Cóż, musimy poczekać. Jeszcze raz to samo. I aż ją zdejmiemy. Dobra. To już przesądzone. No i dobra.
No dobra, Alfie odpaliła, nie zakładałem tego, no ale to wiadomo, no. Ja klocków nie przewidzę. W pewnym momencie oceniałem sytuację naprawdę źle. Jakby uderzyła we wszystkich pięciu bohaterów, co jest mało prawdopodobne, ale jest, to prawdopodobnie bym z tego nie wyszedł. Ale skład, mówię, jest sprawdzony dosyć, chociaż na Alfrikę tanka by tego składu nie słał. Oczywiście już sobie testowałem w różnych konfiguracjach i różnych obronnych. Dobra, do wyboru widzę do koloru. Jakiś sheet sobie wybierzmy. Ten mi idealnie pasuje do zielonego. Tylko zielony. Czy tylko zielony? No w moim przypadku to będą dwa zielone. Trzech się nie będę pakował. Dobra, wydmucham nos. Mój nos jest całkiem, Marko, w porządku tym razem. Tylko muszę go chwilę przedmuchać. O. O. Także, Marko, to nie mam alergii na chmiel, tylko na nie wiem co, na Empires and Plusless. Klocki takie sobie, mogło być gorzej. Dobra, mamy dwie trójki zielone. Najpierw tą zrobimy, a później sprowokujemy kombo, może jakieś się uda. Nie jest źle. A ten Proteusz to jest cienki po prostu, on już ma poniżej połowy mocy. O, dobrze, że nie uniknęła ataku. No i teraz już mamy niezłą sytuację. Tylko z prawej strony to tak lipa, bo nie mam za bardzo nawet co tam z klocka złożyć. Może puścimy lewą stroną po prostu. Jedynym problemem może być tarcza many Kunhena. No jest tak. No. O! Kunhen. No, jednak dobrze, że truje go Proteusz, bo dzięki temu... Kenshin, przepraszam bardzo, to z niemieckiego. Tak, tak, uczyłem się tyle lat. I gestego. No, to w zasadzie już po walce. Nie przewiduję jakichś problemów głębszych. Mimo że uleczy. W zasadzie mecz bez historii.
Dobra, krótka piłka, koniec. Idziemy do kolejnego śmieciowego zawodnika. Tylko, no jest na razie w czym wybierać. Pana Grimble bym sobie wypuścił do walki. Nie talentowałem go ostatecznie. Zostawię sobie do Grazul te talenty. Jest ich 13, blisko 14. Zrobię Grazul na talent 18. To będę talentował naszą kochaną kozę. Dobra. Tutaj jest Maud w razie czego do uderzenia. LR. Evelyn też. Tutaj Grimble do Evelyn pasuje. Jest taki dosyć niewalący mocno przeciwnik, ale taki kombinacyjny, także Grimble, znając życie, zdąży odpalić. I to może i nie raz. Ale do tego jakiś jeden, może i nawet dwóch snajperów będzie potrzebnych. Bo trzeba będzie zdejmować to dziadostwo powoli. Lubię grać z takimi składami przeciwnika, ponieważ no de facto, znaczy no, trzeba wystawić mocny skład, ale jakiś mega mocny, to też mogę sobie na jednej, dwóch pozycjach nie tyle przeoszczędzić, ile jakieś mega piątki mogę wrzucić gdzie indziej. Z drugiej strony nauczyłem się, żeby nie kalkulować zupełnie. Więc tak de facto trochę to, co ustawiam, na razie przeczy temu moim słowom, bo ustawiłem 3 piątki. De facto Zariel mógłbym zdjąć talentę i tam 375 już miałbym dla Grimble, ale daję radę z tym, co jest. I tyle. I tutaj jeszcze coś uderzającego chyba. Kedmon, co prawda, to nie jest dobre uderzenie. Przepraszam, tutaj się mi... przestawiło. No i tak gadałem o przeoszczędzeniu i tak gówno przeoszczędzamy. Jeśli zdejmuje statusy Ariel, to nie, to Grazul raczej nie jest potrzebna. Dobra. Oho, no. W zasadzie jedna trójka klocków, które mi się przyda. No, dobra. Dobre, aż sobie zrobię zdjęcie. I puszczę na Messengera, jakie gówno tutaj dostałem. Kasuję ten diament. O, jeszcze czerwony, teluria odpala. Dobre. Ciężko wyczuć, co teraz zrobić. Myślę, że trzeba telurię spowolnić. Najgorsze jest to, że mają spowolnioną manę i jak na przykład dwie trójki fioletowe skasuje, to nie doładuje się moc
Grimble i fioletowej, dlatego celowo puściłem taki klocek. No, żeby nam Ariel nie odpaliła. Dobra, na razie się układa świetnie. Trzeba zdążyć Teresę zdjąć. Zastanawiam na chwilę na Dariel, ale tak podejrzewam, że mogę jej nie zdjąć i będę wtedy tego żałował, ale Teluri też nie zdejmę samą Lianą. No już użyłem tego Fenrira, no. Tylko dlatego, że Grimble teraz wypuszcza mi i po prostu prawie mi go doładował. Ale jazda! Ożeż ty! O, żeż ty. Ale będąc szczerym, już po zdjęciu Telurii nie dałbym sobie wyrwać tej wygranej. Nie dałbym. Za mało ognia ma przeciwnik. Także nie dałbym sobie wyrwać wygranej. Dobra, kończymy i przechodzimy do kolejnego. Jakoś nam dzisiaj klocki nie utrudniają. Goodbye. Goodbye, Evelyn. Dobrze. Co, kocie? Co nie pasuje? Zmykaj. LR. Żeby mi pasował chyba. Mount LR. No nie wiem, no jak zostawią mi, w co wątpię, to pójdę na tamtych jeszcze. No, ten wygląda groźnie. Porządny staw tutaj jest. Jabber. Zastanawiam na razie, kogo wybrać. Sprawdziłem sobie punkty. Pójdziemy na tych państwa. A z racji Jabberwocka ustawiamy coś mocnego na skrzydłach. Ale pytanie, co dalej?
tutaj żartów nie będzie z tą drużyną. Coś mi tutaj nie gra. Przez te skrzydła Nate to zapomniałem, że przecież dwoma lekarzami wychodzę. I to musi być drugi lekarz jeszcze. Damy Ureuszowi szybszy oddział bodaj w ostatniej wojnie, jakbym miał, nie, czy dwie wojny wcześniej miał Ureusza szybszego. Zamiast Nate, to może bym jeszcze wyszedł z opresji. Dobra. Żółty ładnie, czerwony. Bez tragedii. Zaczniemy tak. O! Dobrze jest. Lada chwila i pana Elkanena już nie będzie. Szczerze mówiąc, zanim się pojedynek zaczął, to już go nie ma. Już się pojedynek kończy. Dobra, no ale co poradzę? No ale nie zlekceważyłem tego. Po prostu. Granie trzema kolorami, mówię, też ma swoje plusy. W zasadzie jest po meczu. Klocki mi nie utrudniają dzisiaj grania. Ewidentnie. Elkanen po kombo przecież już tam na oparach przeżył. No dobra, nie mamy czasu na zabawę, gin. Obsrałem się równo tymi minionami. Zobaczmy, co my jeszcze tutaj mamy. Przeciwnik z Holandii, całkiem nieźle tłuką, aczkolwiek my też nie byle jak. Także Asmuteusz skończy, miejmy nadzieję i już. Jeśli chodzi o jakieś newsy, to w mojej drużynie nikt nowy się nie pojawił.
Może się pojawi, jak będę losować w lipcu event. Ten sezonowy. Kolejny kod. Jaki macie problem życiowy? Jaki macie problem? Idź, zmykaj, żebym nie widział. No, koniec czy nie koniec tej zabawy? O, już. Dobra, Powerwolf. Bez lekarza, także nie ukrywam, że mi trochę pasi. Na dodatek szczególnie dlatego, że jest zielony tank, a czy zielony, Boże, wolny tank. Coś my tam sobie wybierzemy. Zobaczymy, czy nam to w ogóle ma sens grania. Ktoś z walnięciem by się przydał. Walnięcia słabo, ale dwa czerwone. Dobra, przyspieszymy telurię. Jedziemy. W tej rodzaju wojny, tego rodzaju wojny. Czoło tak w sumie używam, bo ogólnie rzecz biorąc, pojedynki trwają tak jakby trochę dłużej. Teraz pytanie. O, zdejmiemy tego Horgala. Dobrze zrobiłem, że nie biły. A czy nie? No mogłem bić. Mogłem bić przecież. Ale to nic. Zrobimy tak, żeby Fenrirem się zająć. Tylko niestety nie mam jeszcze na tyle drugiego szybkiego oddziału, żeby Mitsuko odpalić. Teraz ją odpalę, ale pytanie, czy zdążę przed Fenrirem? Luz, Blues i Malina. Trzeba kogoś spowolnić, chyba Azlara. Jakaś mucha. Z której strony będziemy grali? Prawdopodobnie z lewej.
W zasadzie pojedynek też jest pod kontrolą zupełną, no. Azlarowi tej many to prawie nie wzrosło. Już po pojedynku. Dziękujemy, do widzenia. Obronna bez lekarzy to, znaczy, no to zależy też w jakim, zależy w jakiej pomocy wojennej, ale bez lekarza, pomocy minionów, to ja nie widzę tego. Dobra, co nam zostało? Bolt Task i Kirill. Ta dwójka grywa i ogólnie jestem zadowolony. Kogo my tutaj jeszcze mamy? A, mamy Isarnię, Domicję. Nie chciałbym grać trzema niebieskimi. Dobra, pomyślimy. Musimy znaleźć jakąś ofiarę jeszcze do grania. Taką rozsądną. O, na przykład coś takiego. Coś takiego. Domicja by poszła. A tutaj. Może tak. No, kadno zdejmuje statusy. Też tam lekarze nie mają. Damy mocniejszy oddział. Nie głupio. O, dla Domicji już mamy coś. Okej. Teraz się trzeba zastanowić. Trzeba po raz pierwszy na tej wojnie mocniej pomyśleć. Szczęście sprzyja lepszym, jak to się mówi. Jednak uderzy niebieska. Ech.
się uczepiliście. Wstyd. Niebieskie nie mam czym ubić. Z prawej strony. Dobrze, że... Nie uniknęła uderzenia. Dobra. Tutaj jeszcze sobie rozpuścimy zielone. Niestety, jesteśmy oślepieni teraz. Dobra, ale oślepienie nie działało tak źle. Spojrzałem sobie, ile jeszcze będzie czasu. Żyłeś, chłopie. Jaja sobie robisz? No dobra, można by powiedzieć, że już mecz jest wygrany. Koniec, dobra. Szanowni Państwo, 6 wygranych. Jakoś nie było tak ciężkawe, jak bywa często. Także można być zadowolonym. Czyli zobaczymy się prawdopodobnie w niedzielę.